Robi się już naprawdę coraz ciemniej. Szybko, żeby jeszcze trochę drewna pozyskać. W związku z tym, że biwakujemy na Kaszubach, no nie ma tej intymności. Już tam jakieś domki letniskowe, tu plaża. Mówili, żeby tu lepiej nie wjeżdżać. Ja mówię, nawet nie ma jak, ale lepiej nie wjeżdżać, bo policja. Ale ognisko można robić. Także, żeby zachować ciszę, tu dzisiaj taką piłę szablastą wzięliśmy. I tą piłą będziemy takie właśnie kębale sobie tu piłować i w spokoju wypoczywać. Teraz czas na podwawelską na ogniu, tak? Dokładnie. Noc, siedzimy przy ognisku, wypoczywamy. Maciej, mam do Ciebie pytanie. Wskaż mi zalety tej miejscówki. To zalety. No i co byś zaliczył do zalet? Płasko. Dostęp do wody jest, nie? Można się popływać. I to ładny, bo jest piękny pomost, jutro będziemy go zwiedzać. No. A tu jeszcze może być, nie? Jest miejsce w ogóle, żeby zapalić gdzieś to ognisko. To jest najważniejsze moim zdaniem. To jest największa zaleta tego miejsca. Że w ogóle, że tu na Kaszubach znaleźć miejsce, gdzie można sobie rozpalić ognisko i jest to, nie jest się represjonowanym. To jest bardzo ciężko znaleźć. A wady tego miejsca? Wady, no to wiesz, to blisko ludzi, nie? Blisko ludzi, bo tam widzimy w oddali jakieś te domki wypoczynkowe. No te słupki, nie? Ogrodzenie terenu tymi słupkami plaży, bo to jest plaża gminna. I jeszcze taki minus jeden, co nie przed chwilą był. Ten. Dla mnie głównym minusem jest to miejsce, nie? Że drzew, no jest tutaj kilka drzewek, nie? Jakoś przy wodzie, tutaj nie ma. Jest ale tam las jest w tamtą stronę. Las, nie, ale jest. W lesie nie jesteśmy, nie można zapalić. A w lesie w ogóle nie można, ogólnie. Ale wadą jest też to, że tu jest ta droga, miejscowość i tu w każdej chwili ktoś może przyjechać i głośną muzykę włączyć, tak? Z samochodu. No, no to ja mówię, nie? To jeszcze. A tu bym wolał właśnie, żeby tak drzewka były, nie? Gdzieś tam się powspinać. Także ogólnie miejscówka na jedną noc, nie więcej, jeżeli już. Chcesz kurde płytkę. To ja bym chyba musiał pływać tych latarce. Wtedy. Ale wtedy głowy nie możesz zanurzyć, nie? No w ogóle nie zamierzam głowy chyba, nie? Zanurzać. To masz, włączyłem ci. A masz drugą. Latarkę, ubierz sobie ją. To idę. Ale na pomost, czy? Tutaj, nie? Chyba. To jest tak stromo. Tylko zobaczę, mam trzy, mam, dobra. No. Ale twardziel. Ja już czuję, że mi zimno. Łapanie. Głęboko? Nie, ale zimno. Płyń do pomostu. Na szadę? Czy za daleko? No to wychodź, jak wystarczy. To marzec jest, wiesz, to nie przesadzajmy, nie? Jesteś w końcu, mamy marzec, to nie przesadzajmy z tą kąpielą. Za płytko jest, żeby w ogóle pływać. Weź sobie, okryj się. Bo ten. I dawaj do ogniska jak najszybciej. Bo wiesz, się nie da pływać, bo w ogóle nie mogę dać siły w noga, nie? W nogi, nie? No. I. A rękoma to się jakoś bardzo nie wyżeje. O, ale jesteś karpagan normalnie. Teraz to tak ten, bo on prawdzie się człowiek będzie pożyło. Teraz tak, bo wyszedłeś i jest ten skurcz skóry, nie? No. Taki.
Tak pali, kurczę. Tu sobie ustań. Nawet możesz ubrać te dresy, co masz. Coś tam, żeby jak najszybciej. I wtedy ten. No i trzeba iść do tego. Do ciepłego auta. Nawet nie wiem, gdzie jest mokre. Ciekawe takie uczucie. Bardzo nieprzyjemnie się pływa, ale... Trzeba spróbować jeszcze jutro, nie? Też bym może... No zobaczymy, czy będziesz chciał. Przywitał nas piękny słoneczny dzień, bezwietrznie praktycznie. Ptaki koncertują tam na ścianie lasu, gdzie samochód stoi. Także idealny poranek w terenie, wymarzony wręcz. Jest ciepło, bardzo fajnie. Piękny pomost, piękna tutaj okolica, jak widać. Także zgodnie z naszym doświadczeniem nie śpieszymy się, nie wyjeżdżamy stąd, bo już staliśmy, bo szybko, bo coś tam dalej plan realizować. Nie, zrobimy sobie jeszcze ognisko z rana, wypijemy kawę, zrobimy sobie jajecznicę z kiełbaską i z cebulką. No nie mam patelni takiej, że mogę ją na ognisku zutylizować, także trzeba będzie na gazie zrobić. A później kąpiel dla chętnych. Mamy co prawda marzec, ale jak ktoś chce, to może się wykąpać. O, tam coś pływa tutaj. Jakaś kaczka. Na jeziorze. A później plan jest taki, że ruszamy na zamek w Łapalicach. Słynną budowlę. Nigdy nie jest dokończoną, która może będzie dokończona, może jest dokończana, nie wiem. Chcemy zobaczyć, jaki jest status i zobaczyć, czy da się tam wejść. W ogóle, żeby to zwiedzić sobie. Następnie szlakiem kaszubskim już w kierunku Doliny Dolnej Wisły zajedziemy odwiedzić kamienne kręgi, nie w Odrach, tylko w Trątkownicy. Tam jest też taki fajny parking, chcemy zobaczyć tą miejscówkę, czy ona by się nadawała na biwak. Ale wydaje mi się, że nie, bo tam no, dużo ludzi ze względu na tą atrakcję przyjeżdża. I później z Trątkownicy, nie wiem, tam można zajechać do tego odwróconego domu, który stoi na dachu. Można na wieżę w wieżycy zajechać. Zobaczymy, jak czasowo nam to wyjdzie. To już są takie atrakcje nam znane, nie, więc nie wiem, czy będziemy tam chcieli jeszcze raz jechać. Ale taki mniej więcej ramowy plan dzisiejszego dnia. No, popołudnie, wieczór zjeżdżamy do domu, bo jutro święta Wielkiego Dnia. A mówimy na nią Wielkiej Nocy, ale to głównie w dniu się obchodzi, więc Wielkiego Dnia będziemy obchodzić święto. Kawusia gotowa. Gazuj, nie? Gazuj, 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 nie?
gazu, więcej gazu, więcej. Daj nam po to, żebyśmy nie stanęli, nie? O kurde. Dobrze, dobrze, gazu, gazu, gazu. I tu w prawo trzeba jechać, teraz w prawo, tu, to w tą drogę, tu, no, wjedź w drugą drogę. Dobra, 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 i pomału jedź. Ja pierwsze tego nie widziałem. Ale miałeś offroad, co? No. To taki prawdziwy offroad, nie? Można powiedzieć. No. Musiałeś przyłoić troszeczkę? Czułeś, że słabnie, że gazu więcej? Czułeś to? No. Że jak nie przygazujesz, to przysiądzie na tym błocie śmierdzącym. Dokładnie. Tutaj wiesz, w lesie nam grozi manta. Zresztą leśniczy dopadnie. Dlaczego tak? No, że jeździmy po lesie samochodem. To co, nie można, kurde? Według nich nie można. Teraz musisz się uważać, widzisz? Tam jest belka, musisz się tak pomału to zrobić, nie? Najlepiej zwolnij sobie do jedynki, nie? I pomału. Za szybko jedziesz. Nie, przejechałeś, ale za szybko. Wiem, jedynka i pomału jechać. Co to za koniec? Tu w prawo jedziesz. Dalej tym wąwozem zjeżdżasz na dół. Daj jedynkę, zwolnij sprzęgło. Tylko mało jedź. No pierniczę. No. No dobra, uczysz się. Wiesz, z górki ci pcha samochód. No, to możesz gazować już, zaraz masz na górkę. Czasu na reakcję. Ujeczka za chwilę, nie? No to zaraz już wyjedziesz, zaraz, teraz przez tory. Będziemy przez te tory przekraczać, nie? Nie, że trzeba było jechać. Jezu, Maciej, stoimy chyba. Ja pierdziule. To podkopać. Stoimy. Masz łopatkę? Czekaj, jeszcze spróbuję. Tam była droga jednak. Tu jest nasza kolejna atrakcja. Oficjalny jest teren budowy. Wstęp zbroniony. Ale widać, turyści wchodzą, więc i my też wejdziemy. Chodzimy przez bramę zamkową. Wygląda to tak upiornie przez ten bałagan, który tu jest. Opon ktoś nawrzucał. No masakra, masakra, co ludzie tutaj zrobili. Tam są schodki i tu się zaczyna cały zameczek. No ludzi bardzo dużo w sobotę. Także zwiedzamy pomału. Turystów multum. Których przyciąga ten magiczny obiekt. Piękny, pięknie zakończone kopuły. Tu jest balkon. Można na ten balkon wyjść. Zaraz tam pójdziemy. Cały teren jest jeszcze obetonowany takim ogrodzeniem. Ale nic tutaj się nie dzieje, tak? Niby miało coś ruszyć. Ale nic się nie dzieje dalej. Idziemy, chodzimy sobie po zameczku. Teraz tak, czy chcemy tam iść, zwiedzić? Choć zwiedzimy, tu nic nie ma. O, tu jest jakieś wejście na wieżyczkę drugą.
i potem pójdziemy na tą do głównej części zamku. Nie, to jest tylko takie skrzydło, tutaj nawet nie ma. Tą? Wieżyczkę? Aha! No to nie wiem. Ale już wiem, że na przyszłość to trzeba wjeżdżać. Nie parkować tam. Tylko wjeżdżać tutaj na teren, tak jak ci motocyklami wjechali. O, tu fajne miejsce. Też już zniszczone. Taki duży łuk musiał być tutaj i drugi pół łuk. Przejście. A tu ciekawe co było, zobacz, z betonu. Takie. I patrz, tu schody po łuku, tu jakieś wejście, tu schodki, tam jakieś coś do góry. No magia, magia po prostu. I te sufity takie fajne też porobione. To co? Nie, no bo to wiesz, do zdjęcia i potem do wykończenia. I tak, tam jakieś schodki są do góry. Co, idziemy tymi chyba, co? Na to, tam sobie zrobimy zdjęcie u góry. I ta przyroda, patrzysz sobie na te drzewka, na tą wodę. I ta degradacja mnie martwi. Czemu to jest tutaj nie wytrzymało akurat w tym miejscu? Że tak ten, skorodowało. Inne cegły się utrzymały. Tamte na przykład się całkowicie utrzymały. A tu korozja. Działa ludzkie ręki. Nie, to nie, kto by tutaj ścianę zbił. Z okna. Zła jakość, albo beton był. To było może otynkowane i ten tynk odparzył się razem z cegłą. To jest ta miejscóweczka tutaj, najwyższa, na którą można wejść sobie jako balkon, jako taras. Kurde, już instynkt samozachowawczy działa. Jestem metr od, jeszcze w strefie bezpieczeństwa, a już... No niesamowicie pięknie, niesamowicie pięknie to jest. Także polecam każdemu tu przyjechać, no póki można, no wygląda na to, że to zawsze będzie można, że budowa nie ruszy. Jaka to musiała być potężna rodzina, która miałaby tu zamieszkać, jeżeli nie hotel. Właśnie żeśmy się zastanawiali, samo odkurzanie tej nieruchomości codziennie, to pełen etat trzeba zatrudnić człowieka, żeby to robił. Już nie mówiąc o łazienkach, o konserwacjach, naprawach. Ale no miał rozmach ten architekt z Gdańska, który sobie to wymarzył. Wchodziliśmy do albo sali balowej, ale oczywiście to jest żart. To ktoś zrobił sobie prywatny kościół. Tam prezbiterium, tutaj ten, a tutaj organy u góry miały być. I oczywiście tutaj na wschód, tędy wejście dla księdza, jakiegoś wielebnego. Tu miał swoją zakrystię, no taka nie za duża, ale też no, wysokie, bardzo ładne, pięknie zrobione. Małe trochę pomieszczenie, a tędy wchodził z zewnątrz, miał swoje wejście tutaj, czy też nie. Nie miał wejścia, tylko po prostu miał drugie pomieszczenie jeszcze. No ale tutaj mogłyby się odbywać balety równie dobrze. Orkiestra by grała u góry, a ekipa by sobie tutaj pląsała. Nasza dzisiejsza trasa to niestety na turystyk 4x4 się nie nadaje. Żeśmy walczyli. Przejeżdżaliśmy przez takie trudne tereny. Na pożegnanie jeszcze przebitka. Tu widzicie ile opału, materiału. O, tak auto wygląda. Tak wygląda dojazd do Łapalic. A się zatrzymał w TV, to jest zresetuje auto. Zobacz, czy ten... No, czekaj, sobie tutaj, wiesz... Jest miejsce na ognisko, tam takie coś na dziko może, nie? Ktoś, nie, palą, wiesz? Widać, że jest. Można byłoby tu zanocować. Znajdujemy się w miejscu zwanym Kamienne Kręgi w Trądkownicy. Jest miejscóweczka. Nawet dzikie miejsce ogniskowe ktoś zrobił. Więc teoretycznie można byłoby tu zanocować sobie. Jest na parkingu. Kiedyś tam przyjechać i tu sobie siedzieć i palić ogień. Jest się w pewnym ryzyku, ale niedużym.
Widać, że jest teren odizolowany, więc jest przeciwpożarowo zaorany. Więc myślę, że nikt tu problemów nie powinien robić, tylko trzeba by fajne miejsce zrobić. Wykopać jakiś dół czy coś. I jest dla turystów, tak? Są miejsca zrobione piknikowe na lato. Jest odświeżone, bo jest nowe drewno, także tu widać, że robią. Nazgromadzane, więc myślę, że dałoby się tutaj nawet z ogniskiem zabiwakować. A tutaj znajdują się kurhany i miejsce mocy, tak? Ludzi pierwotnych, jakichś tam druidów czy jakichś innych nacji, które tutaj te tereny zamieszkiwały. Jest zrobiona ścieżka przyrodnicza wokół kurhanów i wokół kamiennych kręgów. Naszą relację z wyprawy jednodniowej na Kaszuby kończymy tutaj w Trądkownicy przy kamiennych kręgach. Do zobaczenia w terenie gdzieś tam w Polsce albo za granicą.